Ojciec Venanty na co dzień. Święty Maksymilian, który znał ojca Venantego jeszcze z czasów seminarium, mawiał o nim, że rzeczy zwyczajne wykonuje w sposób nadzwyczajny. Można więc stwierdzić, że ojciec Katarzyniec jest mistrzem codzienności, zwykłych, nieraz przyziemnych spraw. Może więc spotkanie z ojcem Venantym za sprawą jego notatek, pism, listów i kazań stanie się inspiracją dla jego czcicieli do odkrywania Boga i jego darów w codziennym życiu. Chciałbym przeczytać list do ojca Maksymiliana Kolbego. Adres: Przewielebny ojciec Maksymilian Kolbe, Franciszkanin w Krakowie. Lwów, 3 czerwca 1920 roku. Jezus, Maryja, Józef Franciszek. Kochany ojcze, bardzo się ucieszyłem, dowiedziawszy się, że ojciec ma zamiar wydawać pisemko, które by było organem milicji. Oczywiście całą duszą jestem za tym. Sam niewiele będę mógł dopomóc w redagowaniu tego pisemka, gdyż prawdę mówiąc, nie mam zdolności literackich. O ile jednak rada moja na uwagę zasługiwać będzie, to oświadczyłbym się za tym, by czym prędzej przystąpić do wydawania naszego pisemka. Mogłoby ono być czymś podobnym do chorągwi Maryi wydawanej przez ojców redemptorystów. Prędzej się rozejdzie pisemko o pokroju nabożnym niż w szacie zbyt uczonej. Naturalnie artykuły zamieszczać by należało odpowiednie celowi milicji niepokalanej. Tyle tylko napisać mogę, bo zresztą wymiana myśli listownie idzie bardzo nieskładnie. Inaczej by to szło, gdybyśmy byli razem. Zresztą w Krakowie ojcowie należący do milicji niepokalanej stanowią pokaźne grono, więc lepiej uradzą. Polecam się modlitwą i pozostaję niegodnym fratrem w świętym ojcu Franciszku, brat Venanty. Chciałbym również przeczytać kolejny list do ojca Maksymiliana Kolbego. Adres: Wielebny ojciec Maksymilian Kolbe, Franciszkanin, Kraków. Lwów, 14 czerwca 1920 roku. Kochany ojcze, chociaż niedawno wysłałem do ojca list, nie wiem czy doszedł, znowu zachodzi potrzeba pewnej wymiany myśli, a to w sprawie milicji niepokalanej. Oto wciągnąłem do milicji dzieci szkolne z daleka bardzo, bo aż z diecezji wileńskiej. Stało się to za pośrednictwem jednego z naszych kleryków nowicjuszów. Sądzę, że wielebny ojciec organizator milicji niepokalanej nic nie będzie miał przeciwko temu. Dzieci te, jak to widać z listów, są bardzo pobożne i zacne, w wieku od 10 do 14 lat. Posyłam ich spis imion, a także ofiarę. Gdy zaś się zestawi te datki razem, wyniosą one przeszło 300 marek.
ja posyłam mniej, ale to dlatego, że mi jeszcze nie przysłano wszystkich. Może zauważy ojciec, że list nie jest pisany własnoręcznie. Przyczyną tego jest choroba. Jaka? Nie wiem. Dość, że jestem osłabiony i mam gorączkę. Doktor kazał leżeć 2 dni, a potem się pokaże, co się z tym wywiąże, czy zdrowie, czy śmierć. Proszę się pomodlić za mnie, żebym się umiał we wszystkim odnieść do woli Bożej. Zawsze oddany, brat Venanty. Czcicieli czcigodnego sługi Bożego Ojca Venantego zachęcam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa za wstawiennictwem Ojca Venantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Venantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Maksymiliana Kolbego o rychłą beatyfikację Ojca Venantego Katarzyńca. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, pójdź za mną. Oto sługa Twój, Venanty, posłuszny tej radzie ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego, by na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich. Racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na ołtarze Twoje, na większą chwałę Twoją, dla dobra Twego świętego Kościoła i zbawienia dusz. Maryjo, Matko nasza niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszano, aby kto się do Ciebie ucieka, został opuszczony. Ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo, prosimy Cię pokornie. Wstaw się i teraz do Trójcy Przenajświętszej, aby sługa Twój Venanty jak najrychlej w poczet błogosławionych Pańskich policzony został, a jako znak Jego za nami u Boga orędownictwa udziel nam łaskę, o którą Cię pokornie prosimy. Pomyśl intencję. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Akt codziennego porannego ofiarowania się Bogu Ojca Wynantego. Przedwieczny Boże mój, upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, a postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie, ku chwale Twej boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenie w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, zadośćuczynił Twojej sprawiedliwości, za tyle tak ciężkich grzechów moich, a zarazem bym przyniósł ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem, pragnę każdą mą czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja i wszyscy święci przebywający w niebie i sprawiedliwi żyjący na ziemi. O gdybym mógł tę moją intencję własną krwią przypieczętować i wzmacniać ją co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego świętego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę, odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały. Amen. Dziesiątek różańca, tajemnica ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.